W poprzednim nagraniu ustaliliśmy współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowo-jonowego w równaniu reakcji redox przebiegającej w środowisku kwasowym. W tym nagraniu będziemy ustalać współczynniki stechiometryczne tą samą metodą, tyle że reakcji przebiegającej w środowisku zasadowym. Podczas ustalania współczynników ponownie wykonamy 10 kroków. Anion chlorowy 1 reaguje z anionem tetrahydroksychromu 3, w wyniku czego powstaje anion chromianowy 6 i anion chlorkowy. Ustalmy, jakie są stopnie utlenienia poszczególnych atomów. Tlen w anionie chlorowym 1 ma minus drugi stopień utlenienia. Aby suma stopni utlenienia zgadzała się z ładunkiem jonu, to atom chloru musi mieć dodatni plus pierwszy stopień utlenienia. W kolejnym jonie, które jest przykładem jonu kompleksowego, Tlen znajdujący się w grupie wodorotlenkowej ma minus drugi stopień utlenienia, natomiast atom wodoru ma plus pierwszy stopień utlenienia. Cała grupa wodorotlenkowa ma sumaryczny ładunek minus jeden. Mamy cztery grupy wodorotlenkowe, natomiast ładunek jonu kompleksowego wynosi minus jeden. W związku z czym atom chromu ma plus trzeci stopień utlenienia. W anionie chromianowym 6 tlen ma minus drugi stopień utlenienia. Minus 2 razy 4 daje minus 8, a ładunek całkowity jonu wynosi minus 2. Dlatego też stopień utlenienia chromu wynosi plus 6. W anionie chlorkowym atom chloru ma minus pierwszy stopień utlenienia. Przejdźmy do ustalenia współczynników stechiometrycznych. Najpierw należałoby napisać Ogólny schemat reakcji w sposób pionowy. Jednak ten proces jest już zapisany w sposób pionowy, w związku z czym od razu podzielmy reakcję na dwie reakcje połówkowe. Chlor zmienił stopień utlenienia z plus pierwszego na minus pierwszy. W trakcie reakcji redox nastąpiła redukcja chloru. Chrom zmienił stopień utlenienia z trzeciego na szósty. Nastąpiło jego utlenienie. Teraz zajmijmy się tylko równaniem pierwszym. Liczba atomów chloru jest taka sama po lewej i prawej stronie równania. Przejdźmy do kroku czwartego i po prawej stronie, czyli po tej stronie, gdzie nie występują atomy tlenu, dopiszmy jedną cząsteczkę wody. Niedomajar wodoru po lewej stronie uzupełnimy dwoma kationami wodoru. W następnym, szóstym etapie uzupełniamy elektrony w równaniu tak, aby ładunek po obu stronach równania był taki sam. Po lewej stronie równania połówkowego ładunek wynosi plus 1. Natomiast po prawej stronie ładunek wynosi minus 1. Po lewej stronie należy napisać dwa elektrony. Teraz ładunek po obu stronach równania wynosi minus 1. Reakcja zachodzi w środowisku zasadowym, więc aby napisać poprawnie tę reakcję, z uwzględnieniem zasadowego środowiska po obu stronach równania połówkowego dopiszmy tyle anionów wodorotlenkowych, ile mamy kationów wodoru. Po lewej stronie równania mamy aniony wodorotlenkowe i kationy wodoru. Możemy je połączyć i zapisać jako dwie cząsteczki wody. Teraz woda występuje po lewej i prawej stronie równania. Więc skróćmy to równanie i usuńmy po jednej cząsteczce wody z obu stron równania. Teraz całą procedurę powtórzmy dla drugiej reakcji połówkowej. Liczba atomów w chromu, zarówno po stronie substratów, jak i produktów, wynosi 1. Natomiast liczba atomów tlenu po obu stronach równania wynosi 4. Dlatego też przejdźmy od razu do kroku piątego naszej procedury i nadmiar atomów wodoru uzupełnimy, dopisując 4 kationy wodoru po stronie produktów. Policzmy, jaki jest ładunek po obu stronach równania. Po stronie substratów ładunek wynosi minus 1. Natomiast po stronie produktów ładunek wynosi minus 2 plus 4 razy 1. 1, bo tyle wynosi ładunek jonu wodoru. Aby wyrównać ładunek po stronie produktów, dopiszmy 3 elektrony. Kolej kolejny krok. Po obu stronach równania połówkowego dopiszmy 4 aniony wodorotlenkowe. Po prawej stronie równania połówkowego występują kationy protonów i aniony wodorotlenkowe, które możemy zapisać jako cztery cząsteczki wody. Przejdźmy do kroku dziewiątego i pomnóżmy reakcje połówkowe na krzyż przez liczby równe liczbom elektronów w odpowiednich reakcjach połówkowych. Pierwszą reakcję pomnóżmy razy 3, natomiast drugą reakcję należy pomnożyć dwa razy. I doszliśmy do ostatniego kroku. Dodajmy stronami obie reakcje połówkowe i wszystko uporządkujmy. W przedstawionym równaniu elektrony się skracają. Po lewej stronie równania mamy trzy cząsteczki wody, a po prawej osiem cząsteczek wody. Dlatego też możemy stronami odjąć trzy cząsteczki wody, dzięki czemu po stronie substratów nie mamy już wody. Natomiast po stronie produktów pozostaje pięć cząsteczek wody. Podobnie możemy uprościć liczbę kationów wodorotlenkowych. Po prawej stronie pozbywamy się sześciu, a po lewej stronie pozostaje nam dwa kationy wodorotlenkowe. Tym oto sposobem uzgodniliśmy kolejną reakcję Redox, wykorzystując w tym celu bilans elektronowo-jonowy. W wyniku reakcji trzech anionów chlorowych 1 z dwoma anionami tetrahydroksychromu 3 oraz dwoma anionami wodorotlenkowymi powstaje dwa aniony chromianowe 6 trzy aniony chlorkowe i pięć cząsteczek tlenku wodoru